19 września 1986. Pokój niech będzie z tobą. Ja jestem pokojem. Nie buntujcie się przeciw mnie. Wszyscy, którzy mają uszy, niech słuchają. Posłuchajcie moich wezwań. Dlaczego mnie opuściliście, tego, który tak was kocha? Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 2, wers 13. Dlaczego tak niewielu z was pamięta o mnie? Czyż ja, Bóg, nie stworzyłem was? Czyż was nie kochałem, nie pieściłem i nie błogosławiłem? Czyż nie oddalają was złudzenia? Za kogo się uważacie? Czy nie wiecie o moim istnieniu? Oczyście wasze ciała, ja jestem was. Czyż nie jesteście moi umiłowani jak liście, które, gdy przychodzi jesień, więdną i opadają? Moje dzieci, powróćcie do mnie. Bądźcie moją radością, zapełniając moje święte miejsca. Drogi Ojcze Niebieski, a jeśli mnie posłuchają? Każdy człowiek ma uszy, powinni więc wiedzieć, w jakim celu je uczyniłem. Dałem im oczy, by odróżniali ciemność od światła. Powiększaj moją radość, córko, kochając mnie. Przyjmij mnie w twoich modlitwach. Jestem twoim niebieskim Ojcem, Bogiem Wszechmogącym. Czytaj moje słowo, zaufaj mu. Pokój z tobą, w pokoju, tuż przed apelem jasnogórskim. Jeśli chcesz zaznać pokoju w obecnych czasach, to musisz się zwrócić do Boga, bo Bóg jest pokojem, tylko Bóg jest pokojem. Buntowanie się przeciwko Bogu jest bez sensu, no bo jak można się buntować przeciwko doskonałości? Bóg dał nam uszy, abyśmy słuchali, usłyszeli głos Boga. Musimy zacząć używać do słuchania wezwań Boga na całym świecie, szczególnie poprzez Jego Matkę Marię. Czasami tutaj jakieś słowa, które są niezrozumiałe tak do końca, mają odnośnik do odpowiedniego fragmentu w Piśmie Świętym. Tak samo jak właśnie ten fragment. Dlaczego mnie opuściliście, tego, który tak was kocha? I to odnosi do porównania Księgi Jeremiasza, rozdział 2, wers 13. Nie pamiętamy o Bogu, no bo zapomnieliśmy o nim. Dlatego Bóg zadaje takie pytania, które mogą nas bardzo dziwić. Takie pytania jakby z władzą. W tych pytaniach czuć jakby takie zdziwienie Boga, nie? Czyż was nie stworzyłem na przykład? Zadając te pytania, Bóg chce nam uświadomić, że nas kochał na przykład poprzez innych ludzi w dzieciństwie. Poprzez różnego rodzaju złudzenia oddalamy się od Boga. Myślimy, że coś jest dobrem, a to tylko złudzenie. I te różne rodzaju złudzenia oddalają nas powoli od Boga. Czasami nasi adwersarze mówią do nas, szczególnie do tych, którzy są tacy mocno wierzący, nie? Mówią do nas tak: za kogo ty się uważasz, nie? Teraz właśnie nawiązuję do tego pytania Boga tutaj. Pytanie Boga do nas: za kogo się uważacie?
Kolejne pytanie Boga pije do tego, że my nie wiemy o istnieniu Boga. Dlatego się mówi, czy nie wiecie o moim istnieniu? Bóg chce, abyśmy oczyszczali nasze ciało, no bo On jest w nas, chce być w nas. Jesteśmy przecież świątynią Ducha Świętego. W nawiązaniu do tej pory, czyli do jesieni, jesteśmy jak liście, które więdną i opadają. Bóg przez to, choćby przez to, chce, żebyśmy powrócili do Niego. Bóg dozna radości, kiedy zapełnimy kościoły. W nawiązaniu do Słowa Boga. Bądźcie moją radością, zapełniając moje święte miejsce. Powinniśmy wiedzieć, do czego mamy uszy, w jakim celu zostały nam dane. Po to mamy oczy, żeby odróżniać zło od dobra, widząc w sposób duchowy. Poprzez kochanie Boga powiększamy radość Boga. Poprzez nasze modlitwy przyjmujemy Boga, czyli pozwalamy Mu wchodzić w nas. To powoduje radość Boga. Dziwne, że nie jesteśmy tak ochoczo nastawieni w kierunku Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym. Bóg znowu mówi o czytaniu Słowa, które za chwilę będę nagrywał w kuchni. Pismo Święte. Więcej zaufania Bogu. Potrzeba więcej zaufania. Trzeba w życiu trochę bardziej zaryzykować niż do tej.